mieszkańców starszych i młodszych. Dziękuję za tak liczne przybycie. Dzisiaj spotkaliśmy się po to, aby poznać zwycięzcę konkursu na najpiękniejszą bombkę, spotkać się ze świętym Mikołajem, to szczególnie do młodszych dzieci informacja, który przyleci do nas z samej Laponii, oraz na koniec odpalić wspólnie naszą żywicielską choinkę. Do tej wspaniałej miejscowości, aby wszystkim naszych dzieci obdarować wspaniałymi paczkami, wspaniałymi słodyczami oraz owocami. Jestem bardzo zmęczony, przede mną jeszcze parę wiosek. Dzieci jak zawsze dopisały, były grzeczne, także udało się tak jak powinno. Którędy wchodziłeś w tym roku, Mikołaj? Jak co roku przez komin. Komin był odnowiony. Także tym razem się przecisnąłem bez większych ekscesów. Jak tu przyjechaliśmy, Mikołaju? Przyjechaliśmy jak zawsze 6 reniferami. Dopisały, jeden mi się rozchorował, ale postawiliśmy go na nogi, także daliśmy radę. Jak co roku dajemy radę i co roku dawać radę będziemy. Do tego roku. Zapraszamy na scenę. Ustawianie się tutaj z tej strony, z której stoję, dobrze? Jeden raz jeszcze nie wchodzimy na scenę, czekamy aż Mikołaj wygodnie jest sobie usiądzie. Mikołaj jest po dalekiej podróży i widać, że chyba miał jakiś delikatny wypadek na sali. Prezent za nami.
grzeczna, jak masz na imię? Sara. Byłaś grzeczna? Będziesz grzeczna? Na pewno? Pamiętaj, że Mikołaj wszystko widzi. Tak? No to coś dla ciebie znajdziemy. No jest. Za mną widzimy choinkę, która powstała po wielu latach w naszej pięknej miejscowości Zeliszczewo. Pomysł narodził się, no powiedzmy, u mnie i wraz z Radą Sołecką, żeśmy postanowili, że w tym roku już stanie. Choinka pochodzi z Zeliszczewa, z ulicy Narcyzowej, za co dziękuję bardzo pani, którą pozwoliła nam ją wyciąć. Jest to świerk jodła kaukaska, który sportu i rekreacji zasponsorował nam lampki, które są pięknie, pięknie świecą. Dziękujemy bardzo. Bombki wieszamy w poniedziałek, dzisiaj dopisały, mamy ponad 40 bombek, które będą w poniedziałek też już wisiały tutaj na niej. Pomysł z choinką okazał się trafny, że mieszkańcom się spodoba, spodoba się zarówno choinka, jak i cała dekoracja, cała otoczka tej choinki. Mam nadzieję, że przez ten mały gest będzie nam się po prostu lepiej żyło w te święta.